Witajcie w moim garażu. Dzisiaj króciutki odcinek, ale myślę, że bardzo ważny, ponieważ porozmawiamy sobie o kosztach. Prowadziłem taką małą tabeleczkę w Excelu i pisałem z grubsza wszystkie koszty. No wiadomo, że tam jakaś dycha może gdzieś tam nie uciekła, ale z grubsza wszystkie koszty mam spisane. Nie wiem, czy zacząć od sumy, czy to zostawić jako wisienkę na torcie. Pojedźmy tak etapami. Pierwszy etap, czyli powiedzmy przygotowanie płyty fundamentowej, czyli tak zwane prace ziemne plus wylanie betonu. Już Wam mówię, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o sam wykop, miałem pomocnika, to był chyba jedyny taki pomocnik tutaj. W sensie nie mówię o koledze, który mi przytrzymał drzwi, tylko komu zapłaciłem za pomoc. Był taki pan Jurek, który pomógł mi w wykopie, ponieważ kopaliśmy tutaj pod cały garaż, wybieraliśmy ziemię. Tak długo też ująłem tutaj 150 zł. Pan Jurek, który pomagał mi w wykopie, zainkasował, więc to jest taki pierwszy koszt, jaki wydałem. Drugim kosztem to jest 220 zł. Wydałem na piasek, który zasypałem pod płytą, żeby płyta nie leżała na czarnej ziemi. Piasek, który poszedł do zasypania wykopu. Kolejny koszt 140 zł to jest 10 tych mocowań do belek, takie uszy, ja na to mówię, które są zabetonowane i w nie są powkładane belki do konstrukcji. To jest koszt 140 zł, 10 sztuk, czyli łatwo policzyć, ile kosztowała sztuka. Do tego kupiłem dwa worki cementu, które kosztowały mi 20 zł, ale wykorzystałem tylko pół worka. Także, no widzicie, czasami się coś przekombinuje. Kupiłem sklejkę wodoodporną na szalunki, zapłaciłem za nią 140 zł. Gdzieś 1/3 mi została tej sklejki, czyli kupiłem za dużo, ale nie zawsze da się to tak przewidzieć i przeliczyć. Wynajęcie zagęszczarki do zagęszczenia tego żwiru pod beton 70 zł. To była kasa do wypożyczalni. Pręty zbrojeniowe 100 zł. I beton, największy koszt 940 zł, zapłaciłem za 2 metry sześcienne betonu z dojazdem i z motopompą, ponieważ nie miałem tutaj jak dojechać, jak cofnąć, więc musiałem mieć motopompę, żebym mógł rozprowadzić po całej płycie fundamentowej. Czyli mówiąc krótko, 1798 zł to były koszty dołu. I to były jedne z najmniejszych kosztów. Jedziemy dalej. Teraz jakby sama konstrukcja, razem z bazerem, powiedzmy tak, nazwijmy to taki stan surowy. Jeszcze w międzyczasie wydałem 150 zł na kostkę brukową. Tutaj do płotu sąsiada ułożyłem kostkę brukową, żeby już było czysto, żeby mi tam nie rosło zielsko. Zanim powstały ściany, było mi wygodniej tam dojść. Także jeszcze taki mały koszt tutaj mi doszedł, 150 zł na kostkę brukową. I jedziemy dalej. Drewno konstrukcyjne, czyli wszystkie te grube belki, cała konstrukcja, wszystko co tutaj widzicie, co nie jest boazerią, że tak powiem, to jest koszt 1570 zł. Tutaj też przeszczeliłem, zostały mi chyba 4 takie 2,5-metrowe belki, bo troszeczkę mi się zmieniła minimalnie koncepcja w międzyczasie, czyli jakieś 250 zł, myślę 200 zł można było zaoszczędzić na tym, no ale wydałem, trudno, 1570 zł drewno konstrukcyjne. Jeżeli chodzi o malowanie drewna, malowałem sadolinem, który został mi z poprzednich jakichś prac, więc no tutaj po prostu miałem, wymalowałem, nie liczę tego jako koszt. Teraz śruby. 300 wkrętów ciesielskich, tych dużych wkrętów ciesielskich, żeby to wszystko połączyć, żeby to wszystko grało i się utrzymało. I takie 300 wkrętów ciesielskich, tam parę mi sztuk zostało, kosztowało mnie 146 zł. Oprócz tego kupiłem drzwi i okno. To są jakby produkty używane, które udało mi się kupić w cenie 700 zł. To był komplet, ale rozdzieliłem to okno i zamontowałem obok, bo jakby w początku one były złączone, czyli ten świetlnik był zaraz przy drzwiach. Nie wiem, czy słychać, ale właśnie zmienia się pogoda, kończy się lato i za chwilę chyba lunie. Także drzwi i okno to jest 700 zł. Teraz taki duży koszt to jest boazeria. Boazeria, która poszła na całość, czyli wszystkie ściany mamy i cały dach w boazerii. Przyznam się, mam cholerne uczulenie na płytę OSB. Nienawidzę płyty OSB, no sama struktura, wygląd
W życiu, nawet jeżeli ktoś by mi powiedział, że mogę zaoszczędzić 1000 zł na tym, jakbym zrobił z płyty OSB, super szanuję, ale ja no nie lubię płyty OSB. Nigdzie nie będę miał płyty OSB, teraz będę robił meble takie, stół taki warsztatowy, zero płyty OSB. No nie wiem dlaczego, po prostu nienawidzę tego materiału. Znaczy on jest może dobry, tylko samo wizualnie mnie drażni. Lubię normalne drewno. Myślę, że inaczej taki garaż wygląda za moimi plecami, jak teraz widzicie z deski, a inaczej jakby za mną była płyta OSB. Więc boazeria na całość. Zostało mi chyba gdzieś koło 1,5 metra, więc nie miałem fuksa, że to tak mi się udało wyliczyć. Nie, że jestem taki ogarnięty, to było po prostu szczęście. 2150 zł. To jest koszt wszystkich desek, jakie tutaj widzicie. I śruby do boazerii, 2000 wkrętów, 160 zł. Czyli jakby taki stan surowy, zamknięty bym to powiedział. To był koszt 4876 zł i 50 groszy. Dobra. Temat bramy i napędu. Już wam mówię, brama 2150 zł. Idzie kupić taką bramę za 800, ale jakoś nie miałem odwagi. W sensie no nie taką, tylko najtańsze bramy od 800 zł się zaczynają. Nie miałem odwagi. Wziąłem sobie coś lepszego. Zobaczymy, czy to był dobry wybór. Silnik Nice'a, no najtańszy jakiś model, 679 zł, czyli 2829 zł brama z napędem. I teraz jedziemy tak zwaną wykończeniówkę, tak to nazwę, czyli tak, styropian i klej do niego, styropian na tą część garażu i klej, mówimy o tym w piance, w którym go przyklejałem, to był koszt 393 zł. Później tak, listwy startowe pod styropian, które widzieliście na filmie, dzięki którym sobie wypoziomowałem i zabezpieczyłem styropian od dołu. To był koszt 90 zł. Myślałem, że będzie mniej, trochę to wyszło. Teraz tak, klej, siatka i narożniki, czyli mówimy już o jakby zakryciu styropianu, czyli narożniki przy oknie, przy drzwiach i tak dalej. Ta siatka na całość i klej już taki, jak to nazwać, cementowy, nie ten w piance, do wykończenia. 350 zł. Natomiast klej brałem droższy, dużo do niego dopłacałem, bo brałem klej biały. Nie chciałem szarego, chciałem, żeby od razu już, nie wiem czy warto, po prostu wziąłem sobie biały klej. Co tu mamy? Aha, czyli tak, czyli styropian, przyklejanie, siatka, klej z tymi narożnikami, to był koszt 833 zł. I garaż mieliśmy z grubsza ocieplony. Teraz obróbki blacharskie, czyli blacha, która poszła na te murki, to się nazywa ogniowe i tak dalej, pas nadrynnowy, czyli pas rynnowy. Niestety nie znam dokładnie wszystkich fachowych pojęć. Do tego rynny, haki do rynny, cała rynna i tak dalej. To był koszt 520 zł. No, nie tak źle mi się wydaje. Później tak, zaprawa samopoziomująca, ponieważ widzieliście na filmie, że mimo wszystko wylałem zaprawę samopoziomującą pod te płytki, które tutaj mam, ponieważ czułem trochę nierówności, 210 zł. Same płytki na ten garaż z tego PCV, które widzieliście jak kładę, koszt 1370 zł. Same płytki, zostało mi tam pewnie z metr płytek. Nigdy się tak nie uda rozstrzelić. Teraz elektryka. Ta biedna elektryka, która tutaj jest, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, nie wiem, z 6-7 gniazdek, trochę kabli, dwie lampy, jakieś nie najdroższe, włącznik. Sama elektryka kosztowała mnie 490 zł. Tu akurat nie spodziewałem się takiego dużego wydatku. Ciekawy jestem, czy bym robił na takich natynkowych, białych, najtańszych puszkach, czy byłaby jakaś duża oszczędność. Myślę, że może jakieś 50 zł, więc nawet nie warto. Natomiast chodzi mi o sam fakt, że patrząc na przykład, że mam rynne, spustową rynne, obróbki blacharskie na cały dach i zapłaciłem za to 520 zł, za te parę kabli w środku zapłaciłem 490 zł, tu po prostu jakby spodziewałem się większej różnicy. No i taki koszt jeszcze to jest papa. Papa kosztowała mnie 320 zł na położenie dachu. Także wymieniłem wam wszystkie koszty, takie z grubsza.
No i suma, bo mam oczywiście to wszystko zsumowane, to jest 13 247 zł. Czy to jest dużo? No na pewno jest dużo, no nie jest, nie ukrywajmy, 13 tysięcy to nie jest mało. Natomiast postawiłem z tego garaż, który będzie mi, myślę, że kilkanaście, czy nie wiem, kilkadziesiąt lat, nie wiem jak to przeliczyć, będzie mi służył. Nie jest to garaż metalowy, blaszany, z którym są problemy później z jakimiś skraplaniem się wody, z wilgocią i tak dalej. Mam naprawdę fajny budynek, ciepły, z fajną podłogą, który będzie tutaj służył dla naszych maszyn. Także myślę, że było warto, tak? Spodziewałem się, że się zamknę w 10 tysiącach. No szłoby się zamknąć, kupując tańsze drzwi, rezygnując z silnika. Mogłem nie robić płytek, tylko kupić za 150 zł farbę na beton i posadzkę pomalować farbą do betonu. I też by było, tak? I bym zaoszczędził już na dzień dobry 2000. Natomiast chciałem mieć taki garaż, tak jak sobie, nazwijmy to, wymarzyłem. Chociaż wymarzyłem sobie większy, nie było tutaj miejsca. Ale za chwilę ruszamy z przebudową tego drugiego domku i z dobudowaniem warsztatu, także metraż się na pewno powiększy. Także 13 250 zł w zaokrągleniu to jest mój koszt. I tyle. Dla tych, co chcieli wiedzieć, to już wiecie. Zapraszam do budowy. Budujcie sami, może się podzielcie. Może jesteście w stanie wykonać to samo zadanie, że tak powiem, w większych oszczędnościach. No oczywiście ja mam tutaj wielką oszczędność, bo zaoszczędziłem na pracy, tak? Praktycznie oprócz pana Jurka, który skasował ode mnie 150 zł, no to wszystko wykonane własnymi rękoma, więc odchodzą wszelkie koszty. Wiadomo, że trzeba było postawić 2-3 browary dla sąsiada, jednego, drugiego, tam pomogli przy drzwiach przytrzymać. Tutaj gdzieś z posadzką, czy sąsiad mi pomógł z montażem bramy garażowej, no to wiadomo, że to tam sąsiedzka przyjaźń. Także finałem 13 250 zł. I tyle. Wiadomo, że tam jakiś koszt mam delikatnie większy, bo w garażu założyłem alarm, już tego wam nie będę pokazywał. To są rzeczy, które mi się według mnie nie wolno chwalić. Doszedł alarm, jakieś tam zabezpieczenia, także tam ten koszt jest delikatnie inny, no ale to już każdy według swojego uznania się tam jakoś zabezpiecza. No, także na tyle. Kolejną rzeczą, którą zobaczycie w garażu, z tych belek, które mi zostały, te belki mówiłem chyba 4 czy 5 ich nawet jest, zacznę robić stół warsztatowy. Stół warsztatowy chciałem sobie kupić, ale jak zobaczyłem te ceny 2000, 2700 gdzieś tam na Allegro, o kurde, rozumiem, że to jest może i dobre wykonanie, i szuflady, i bajery, i tak dalej, ale to nie dla mnie taki koszt. Nie? Ja sobie wykonam swój jakiś skromny stół tutaj, taki nieduży, dość wysoki, bo w przyszłości sobie planuję zakupić ten wózek narzędziowy, żeby nie sobie wjeżdżać pod stół, żeby tutaj mi nie robił miejsca, nie zajmował miejsca. Natomiast ten stół będzie tu w narożniku, on będzie małym stołem, dlatego że warsztat będzie za ścianą i tam będą jakieś większe kombinacje. Tutaj bardziej chodzi o to, wiecie, nie wiem, wymiana oleju, wymiana filtra, coś położyć, coś wyczyścić, coś przyczyścić, coś tam, nie wiem, chociażby rozpakować części do motocykla, żeby tego nie robić na kolanie, czy nie robić na podłodze. To jakiś taki nieduży stolik potrzebuję i taki stolik sobie wykonam. Także tyle. Koszty znacie. Napiszcie w komentarzu, czy to dużo, czy mało, czego się spodziewaliście. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. No i polecam. No brakowało mi garażu, teraz jestem szczęśliwy. Mam miejsce dla swojej maszyny. Za chwilę dojdą tu kolejne motocykle, ponieważ moja partnerka też jest motocyklistką. Na jakiś czas zrezygnowaliśmy z jazdy ze względu na wychowanie dzieci i budowę domu wcześniej i tak dalej. A teraz trzeba wrócić trochę do swojego hobby i cieszyć się życiem. Pozdrawiam.